Halo, witam wszystkich serdecznie. Wiecie, z kim rozmawiacie, mam na imię Robert. Tak na szybko nagram dla Was krótki filmik. Wyszedłem z mieszkania, bo czuję się przeciążony pracą przy komputerze. Dużo pracuję ostatnio, a wiadomo, że nie jest lekko, kiedy dążymy do czegoś, kiedy chcemy gdzieś jakby osiągnąć szczyt, swój cel taki fajny, czy realizować swoje pasje. Wielu z Was zapewne też chce na wszelkie sposoby realizować swoje pasje, tylko jak ja też mówię, nie za wszelką cenę, prawda? Trzeba znaleźć chwilę, żeby po prostu wyjść, odprężyć się, odpocząć, zrelaksować, naładować akumulatory. Ja myślę, że te moje filmiki są o tyle może dla Was też dobre i potrzebne i dla samego mnie, do których ja wracam często, oglądam, że one mi tam przypominają, jak ja mam żyć. Z uwagi na to, że one pokazują taką prawdę prosto, w prostym takim uproszczeniu, prawdę życia. Chciałem się podzielić z Wami tym, że ostatnio tak przypomniałem sobie pewien fakt, że w naszym życiu przychodzi coś takiego jak taki błysk. Tak w psychologii to jest nazywane, błysk. Czyli wydaje nam się, że kiedyś już coś osiągnęliśmy, że osiągnęliśmy jakiś mały sukcesik, że coś tam zrobiliśmy, a tak naprawdę okazuje się, że jak jest ten błysk, to widzimy to zupełnie z innej perspektywy, że zrobiliśmy mało, że wszystkiego jest za mało, ale i mamy jakby więcej znowu energii do działania i chęci do działania i zaczynamy zmieniać wszystko dookoła. Jeszcze bardziej wzmacniamy się, jeszcze bardziej poprawiamy wszystko, jeszcze bardziej z takim powerem dążymy do tego, żeby coś zrobić i równorzędnie wszystko wokół nas się zmienia. I tak pozytywnie, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja to zauważyłem od kilku miesięcy, tak od tego momentu, kiedy już skończył się ten mój taki dramat zdrowotny, kiedy pojawiły się takie szersze perspektywy, zaczęło się wszystko klarować. I mówię sobie, nie, no dość kurde facet narzekania, skoro ty niejako mówisz innym, przekazujesz innym tak wspaniałą wiedzę, to też trzeba się do niej stosować. I człowiek się łapie na tym, że często jest tak, że niby mamy tę wiedzę, ale jak stajemy w obliczu trudnej sytuacji, nie potrafimy jej wykorzystać, nie potrafimy się zastosować, bo lęk, czy ból, czy choroba potrafi nam jakby przyćmić umysł przez moment i nie wykorzystujemy tego, nie? Wiemy, znamy, mówimy o tym, ale w końcu zacząłem wprowadzać to w życie. I jak wprowadziłem to w życie, tą całą swoją wiedzę, te umiejętności, ten optymizm, zaczęło się wszystko układać, zazębiać. Dziś mogę powiedzieć, że zaczynam się robić bardziej taki znowu otwarty na świat, na wszystkie wyzwania, ale już nie czuję takiego ciężaru. I ten błysk pozwolił mi jakby zauważyć, że sprawy moje nie są aż tak ciężkie, praca moja nie jest aż tak trudna i zmieniło się wiele. Zmieniło się na tyle, że no, nie chciałbym, żeby wyglądało to jak lansowanie się, ale jest dobrze. I idę taką fajną drogą, idę po takiej równi. Tak jak wczoraj napisałem na Facebooku, że jestem sobą, w końcu jestem sobą, że na tyle jestem dojrzałym facetem, że mogę sobie powiedzieć, że jestem sobą, prawda? Tak chciałbym, żeby każdy z Was mógł sobie to powiedzieć, w końcu jestem sobą i będę mówił prawdę, taką prawdę, jaką noszę w sercu, nie? Tak fajnie wyszło mi z tego takiego opisu tam na Facebooku, tam taki program jest, ja tam sobie tam zrobiłem taki jakby, sami widzicie jak to wygląda, takie coś jakby napisałeś coś tam do siebie, już tam nie pamiętam dokładnie jak to wygląda. I z tego też zaczerpnąłem jakby kilka słów. Ja bardzo się cieszę wtedy, kiedy słyszę od Was, jak do mnie dzwonicie czy piszecie, że Wam się coś wiedzie, że Wam się udaje, ale też współczuję i staram się doradzić ludziom, którym totalnie nic się nie udaje, którzy też cierpią, mam w sobie ogromne pokłady współczucia i zrozumienia, z uwagi na to, że ja w życiu przerabiałem różne trudy, różne zmagania się, różne upadki, wzloty. No, w moim życiu działo się wszystko. To myślę, że
no co jest mnie w stanie zaskoczyć? Chyba znowu śmierć kogoś bliskiego. To chyba mnie najbardziej zszokowało, nie? Tak jak wcześniej śmierć żony rzuciła mnie całkowicie na kolana, to było 14 lat temu prawie, że i wtedy nie poradziłem sobie tak do końca i gdzieś tam to wszystko się ciągnęło, ta trauma. To chyba to. A tak ogólnie uodporniłem się na cały ten świat otaczającą mnie prozę życia i chcę po prostu cały czas być aktywny, chcę działać i zrealizować swoje marzenia, te pisarskie, o których wiecie, ale i też wspierać innych, pomagać, tak jak mi podano rękę. Niedawno kilka fajnych osób, też moich znajomych, którzy mi podali rękę, nie mówię tu też nawet o finansach, mówię tutaj ogólnie o takich sprawach życiowych, gdzie naprawdę trzeba było rozwiązać wiele trudnych spraw, gdzie ludzie są wpływowi, mają jakieś wpływy i potrafią rozwiązać te sprawy i chętnie się do tego przykładają i w dowód wdzięczności też staram się zrewanżować, ale i również chciałbym też pomagać innym ludziom w miarę możliwości moich. Myślę, że te możliwości będą coraz większe, także będzie fajnie. O dzisiaj jestem tak ubrany, jak jestem ubrany, widzicie, bo tutaj może w lesie, ale w marynarce, ponieważ miałem kilka spraw jeszcze do załatwienia takich służbowych swoich i byłem w mieście, byłem tam gdzieś na poczcie po drodze, jak idę, zaraz wszystko załatwiam, mam sobie taki, robię sobie spis, jak to zawsze mówiłem, żeby sobie zrobić taki harmonogram dnia i jak gdzieś tam wychodzę, to od razu, czy jadę, od razu załatwiam wszystkie sprawy po kolei. Wszystko, także jak wracam do domu, to mam dzień czysty, załatwione to. I coś tam zanadrzu na drugi dzień. Także proponuję, abyście też tak to robili jak ja i realizujcie się. Brnijcie do celu, ale nie po trupach, nie za wszelką cenę. Brnijcie z taką jakby upartością, ale taką upartością pozytywną. Bądźcie tacy sumienni. Bądźcie wytrwali. Też siedźcie cały czas w tym świecie sportu, o którym ja ciągle mówiłem, że ten świat sportu jest też dla was bardzo ważny, bo wtedy ta fizyczność z psychiką jest fajnie tak jakby skomponowana i połączona, gdzie robimy się silniejsi, mocniejsi, ale i świat widzimy poprzez wydzielanie się tam dopaminy, endorfinek, różnego rodzaju substancji, robimy się szczęśliwsi. Także muszę wam powiedzieć tutaj, że właśnie sport też odegrał w moim życiu bardzo ważną rolę. Wzmocnił mnie ogólnie. Ja jeszcze stosuję coś takiego jak sztukę oddychania. To jest bardzo ważne, bo tak na co dzień troszeczkę źle oddychamy. Oddychamy tak na 70-60% tymi naszymi płuckami. Proszę, kiedyś zademonstruję i nauczcie się tego oddychania. Zobaczycie, jak to świetnie działa na organizm, jak przywraca nam równowagę. Także wprowadzając to wszystko, sport, rozważność, spokój. O, też chciałem tu zaznaczyć, że chyba spokój to jest największym szczęściem człowieka. Dlaczego? Jeżeli nie mamy tego spokoju, jeżeli go sobie nie wypracujemy, jeżeli nie zbudujemy sobie swojego małego azylu, niech to będzie mieszkanie, niech to będzie jakieś miejsce, kawałek miejsca w lesie nawet, a jest go dużo, to wtedy nie ruszy nic. Dlatego mówię, jest największym szczęściem z uwagi na to, że od tego spokoju wszystko się zaczyna. Zaczyna się wszystko dziać to, co dobre, nie? Bo jeżeli mamy ten spokój wewnętrzny i otaczający nas dookoła, możemy wtedy przykładać się do zrealizowania swoich planów. Ktoś chce schudnąć, schudnie. Ktoś chce znaleźć lepszą pracę, znajdzie. Ktoś chce cokolwiek zrobić, zrobi. Bo nie ma mętlików w głowie, nie ma dookoła niepokoju, chaosu, udręki, nikt go nie dręczy, nie prześladuje, nie nęka. Także spokój jest największą wartością współczesnego człowieka. Tak bym chciał powiedzieć. Oddalę się troszeczkę, zobaczycie mnie też w całości. Może odzień stąd. Nie wiem, jak później będzie na kamerze widać, ale staram się mówić głośno, żeby ten głos trafiał prosto w kamerę. Tak wygląda na dzień dzisiejszy wasz Robert Poeta, który też jest po części z siebie dumny, bo jeszcze do niedawna też się borykałem z różnymi stanami, a powiem wam szczerze, najgorszy właśnie na mnie był ten rok i on właśnie, tak jak sobie zaplanowałem, ten trud kończy się. Z uwagi na to, że jest takie fajne powiedzenie, kiedyś je słyszałem, że żaden stan nie trwa wiecznie. Ani ten zły, ani ten dobry. Ten mój stan zły już się kończy, czy nawet już się skończył.
nadchodzi ten stan dobry. I te stany będą się zmieniały w naszym życiu i one się zmieniają. Raz jest ten stan zły, raz jest ten dobry. Ważne jest to, aby wytrwać w tym stanie złym, który niejednego powalił na kolana, zabił, zniszczył, kto po prostu nie wytrwał jakby długości tego stanu złego, tego okresu, powiedzmy, który trwał rok, dwa, u mnie trwał prawie rok. U kogoś się przeciągnie to w lata i wtedy nabawia się depresji, traci sens życia i gdzieś tam pomalutku stacza się, no nie daje rady. Ale jeżeli pozna te wszystkie techniki, które ja wprowadziłem w tym czasie, kiedy miałem ten stan zły przez rok czasu, wtedy wróci do żywych, po prostu zwalczy, nie przegra, da radę, przejdzie to wszystko i wtedy jest ten błysk i widzimy świat dookoła zupełnie inaczej, zaczynamy działać, jesteśmy pełni energii, zawsze nawet w tym stanie złym robiliśmy coś, walczyliśmy o swoje zdrowie, wzmacnialiśmy się psychicznie, fizycznie i go przetrwaliśmy. I mieliśmy nadzieję przede wszystkim, nie? Nadzieja, wiara w to, że są jeszcze, że jest Bóg, że są inni ludzie, ważni ludzie w naszym życiu, tak samo jak i rodzina. Myślę, że tutaj w tym całym aspekcie życiowym najważniejsza jest też rodzina, przede wszystkim rodzina. Tu mówię o dzieciach, o partnerze, mówię tutaj, jak ktoś ma jeszcze szerszą rodzinę, jak wszyscy żyją, siostry, bracia. No mi tam gdzieś jeszcze tego brakuje, jeżeli chodzi o stronę rodziny. Te sprawy rodzinne tak nie do końca są dobre, ale są dobre sprawy, jeżeli chodzi o moje dzieci. Nie? Mam fajne dzieci, więc to jest moja największa wartość. To, co mnie cieszy. A one są blisko, jak ja to mówię, chociaż są w innych miastach, ale na wyciągnięcie ręki. I to jest też dobre, że mam chociaż je. Ale no nie tylko, bo mam wielu wspaniałych znajomych, przyjaciół, do których też mogę się zwrócić, z którymi mogę porozmawiać. Także obudowałem się taką fajną aurą dobra dookoła. I chcę się tym dobrem dzielić, ale też je wykorzystać do swojej pracy, pracy twórczej. Wiecie, ostatnio podzieliłem się z jedną z moich znajomych, że chodzi ze mną taki wiersz, który chcę napisać i już jedną strofę jakby zmontowałem i cały czas buzuje to wszystko we mnie. Wiersz ten ma tytuł Nie odbierajcie mi Boga. A dlaczego taki tytuł? Dlatego też, że jak obserwuję cały ten świat dookoła, prozę życia i naukę, słuchając różnych profesorów, naukowców, mam wrażenie, że tam wszędzie nie ma miejsca dla Boga. Nie, nie zostawiają żadnej nadziei. Że tak jak zostałem wychowany, gdzie ta wiara jest tak silna, obserwując świat i ludzi, dookoła jest taka bezduszność. Ja nie widzę tego Boga w tych ludziach, chociaż doszukuję się. Nie widzę, widzę go w otoczeniu, widzę go w tym swoim spokoju, w ciszy, w samotności, ale naprawdę często nawet nie widzę Boga w kościele. Choć chodzę do pustych kościołów. Nie jestem aż tak przeciwny kościołowi, jeżeli chodzi o kler. Natomiast widzę, jakie jest wypaczenie współczesnego świata, ale jak pędzi nauka do przodu, która ciągle odkrywa, ale tak naprawdę im dalej sięgają, tym bardziej nie mogą wielu rzeczy zrozumieć, ale nigdy nie mówią o Bogu. Nie? Odkrywają coś nowego, ale nie mówią o Bogu. Nie? Jest taki profesor, którym jest neurobiologiem, on w swoich wypowiedziach mówi o całej ewolucji człowieka. Piękne rzeczy opowiada, nie? Jak żyjemy, o naszym mózgu, jak się rozwijemy, jacy byliśmy dawniej, jacy teraz. Ale nie ma u niego miejsca dla Boga, nie? Także szukam i w końcu zrozumiałem jedno, że nie ma co za daleko grzebać, że trzeba pokierować się sercem, swoim umysłem, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i mieć go w sercu. Cokolwiek dookoła jest mówione i robione, jakkolwiek wypaczony jest Kościół, jakkolwiek księża, chodzi mi tu o kler, jakkolwiek to wszystko jest wypaczone, ja mam go w sercu. Ja nie potrzebuję żadnych przewodników, tak jak mówiłem, żadnych pośredników do niego, czy w swojej drodze życia. Ja mogę iść sam i wspaniale sobie z tym wszystkim radzę. I czego wam również życzę, moi drodzy. Chciałbym się już teraz z wami pożegnać, bo już naprawdę jest na tyle chyba ciemno, że nie wiem, czy mnie widać. Ale moja kamera nie jest zła, także na pewno tam o, tego. Bez...
tu jeszcze wejdę na górkę i stąd się z Wami pożegnam. Ciao, tak po włosku. Myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Robert.